Czym zajmuje się EFSA? Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności zajmuje się oceną ryzyka i komunikowaniem o ryzyku w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin oraz środków ochrony roślin w całym łańcuchu żywnościowym od pola do stołu. Komisja Europejska i Parlament oraz krajowe urzędy w krajach członkowskich mogą zwracać się do EFSA o opinie naukowe w zakresie bezpieczeństwa żywności. EFSA może również sama inicjować swoją pracę w przypadkach szczególnych zagrożeń. EFSA realizuje swoje zadania w bliskiej współpracy z krajami członkowskimi. Opinie EFSA stanowią podstawę do tworzenia prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności i polityki ochrony konsumenta przez instytucje Unii Europejskiej. Z kim współpracuje EFSA? Zespół EFSA liczy ponad 400 pracowników i w celu lepszej oceny ryzyka związanego z łańcuchem żywnościowym współpracuje z ponad 1300 wysoko wykwalifikowanymi ekspertami w dziedzinie naukowej oceny ryzyka. Naukowcy zasiadający w Komitecie Naukowym i panelach EFSA są wybierani poprzez otwarty i rygorystyczny proces selekcji. Aby zapewnić niezależność i uniknąć powstawania potencjalnego konfliktu interesów, wszyscy eksperci pracujący dla EFSA muszą zadeklarować wszelkie swoje powiązania. W celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób EFSA ocenia ryzyko, przyjrzyjmy się, jak urząd ocenił ryzyko dla zdrowia w przypadku nielegalnego zanieczyszczenia melaminą mleka w proszku stosowanego do wyrobu biszkoptów i czekolady, które mogło być importowane do Unii Europejskiej. Jak przeprowadza się ocenę ryzyka? Po pierwsze, musi być zidentyfikowane zagrożenie. Innymi słowy, należy określić, co jest przyczyną, a co skutkiem. W tym przypadku przyczyną była melamina znaleziona w mleku w proszku, która była stosowana w celu zredukowania kosztów i symulowania wyższego poziomu białka w mleku. Melamina nie może być stosowana w Unii Europejskiej w żywności i paszach, ponieważ jest toksyczna dla nerek. Po drugie, naukowcy muszą scharakteryzować zagrożenie. Jeżeli konsumenci byli narażeni na melaminę w żywności, to jaki jej poziom można uważać za bezpieczny? Jakie jest tolerowane dzienne spożycie dla melaminy? Po trzecie, naukowcy oceniają narażenie, a więc kto jest narażony i w jakim stopniu. Eksperci EFSA przyjrzeli się, jaki typ żywności mógł potencjalnie zawierać melaminę. Następnie, wykorzystując dane z krajów członkowskich, oszacowali, jaka ilość tej żywności, w tym przypadku czekolady i biszkoptów, jest spożywana przez dzieci i dorosłych. Ostatecznie naukowcy mogli już ocenić ryzyko. Innymi słowy, jaki jest związek pomiędzy narażeniem a ryzykiem dla zdrowia. W tym przypadku EFSA stwierdziła, że ryzyko dla zdrowia ludzi dorosłych pochodzące z zanieczyszczonych biszkoptów i czekolady było ograniczone. Dla dzieci ryzyko istniało jedynie w przypadku bardzo wysokiego poziomu narażenia. Naukowa opinia EFSA została następnie wykorzystana przez legislatorów Unii Europejskiej i kraje członkowskie do podjęcia decyzji dotyczących ochrony konsumentów. Działania EFSA obejmują nie tylko ocenę ryzyka. EFSA zajmuje się również komunikowaniem o ryzyku i publikacją opinii naukowych tak, aby wszystkie strony zainteresowane otrzymały na czas precyzyjną informację o wynikach pracy naukowej EFSA. Jak EFSA komunikuje się i dlaczego? EFSA, stosując wiele narzędzi komunikacyjnych, zapewnia dotarcie jej wyników prac do właściwych osób we właściwym czasie i we właściwy sposób. Wszystkie opinie są publicznie dostępne na stronie internetowej EFSA. O swojej pracy naukowej EFSA informuje krajowe i unijne publiczne organy kompetentne. Osoby zarządzające ryzykiem mogą następnie dotrzeć do kolejnych odbiorców.
EFSA działa w sposób otwarty i przejrzysty. Włącza się w dialog z partnerami i stronami zainteresowanymi w celu dostarczenia wyczerpujących opinii naukowych legislatorom w Unii Europejskiej. Poprzez jak najlepsze i terminowe wsparcie naukowe EFSA aktywnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa żywności oraz wzmacnia zaufanie opinii publicznej do systemu bezpieczeństwa żywności w Europie. Przedstawione wyjaśnienia obrazują, w jaki sposób EFSA jest włączona w zapewnienie bezpieczeństwa żywności w Europie.